Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach o Od sumie długości krawędzi każdego z narysowanych ostrosłupów i podpunkt A. Ostrosłup prawidłowy, czworokątny, mamy tutaj słowo prawidłowe, to oznacza, że w podstawie mamy kwadrat, no to mamy podpunkt A. Będą ci trzy Jakieś tam jednostki. Razy ilość. Raz, dwa, trzy, cztery. Razy cztery krawędzie podstawy. Dodać pięć. Razy cztery krawędzie boczne. Dwanaście. Dodać dwadzieścia. To oczywiście trzydzieści dwa. Podpunkt B. Podobnie. Tu mamy krawędź podstawy. Mamy ostrosób prawidłowy sześciokątny, to znaczy, że mamy 6 krawędzi po jednostce 1, dodać 4, tu tak samo 6 krawędzi bocznych. 6, dodać 24 to 30 pod punkt C. Ostrosób prawidłowy trójkątny, no to mamy 2,5 razy 3 krawędzie podstawy dodać 4 krawędzie boczne 7,5 i pół dodać 12 to oczywiście 19,5 d. Czworościan foremny i tutaj wiemy, że wszystkie krawędzie będą mieć długość dwa pierwiastki z trzech. Łącznie z tymi krawędziami bocznymi. Czyli mamy trzy krawędzie, które są w podstawie, trzy krawędzie boczne, czyli mamy dwa pierwiastek z trzech razy łącznie sześć krawędzi. To nam daje 12 pierwiastków z trzech. Podpunkt E. Tutaj mamy ostro sób trójkątny, nie mamy prawidłowy. To oznacza, że mamy po prostu trójkąt. Zresztą widzimy, że są to różne. Krawędzie. No i tutaj więcej liczenia. Mamy tutaj trójkąt, który na przyprostokątnych ma 3 i 4. Jak spojrzymy sobie na ten, który mamy w podstawie, to on też ma tutaj 3 i 4, to oznacza, że będziemy musieli sobie tutaj pomagać twierdzeniem Pitagorasa. Ta krawędź i ta krawędź jest taka sama. Natomiast tutaj nazwijmy ją D, będzie już inna, czyli zaczynamy od twierdzenia. Pitagorasa. I mamy 4, 3, to oznacza, że mamy 4 kwadrat plus 3 kwadrat. To jest oczywiście obojętne, bo to dodajemy. Najważniejsze jest to, żeby z tej strony mieć C kwadrat. 16, dodać 9. Dodajemy odwracamy, pierwiastkujemy. Co to 5? To wygumuję, to teraz i mamy tak. Tak krawędź. Ma 5, ta z tyłu też ma 5. Natomiast nie mamy d. Czyli będziemy tutaj musieli znowu liczyć. Tam przy prostokątnych jest 3 i 5. 3 kwadrat, 5 kwadrat, d kwadrat, 9, 25. Dodajemy, odwracamy. Mamy tutaj 34. Pierwiastkujemy pierwiastek z 34. I możemy teraz to sobie to policzyć, że mamy Dwie ściany o długości 3, czyli to będzie 6. Jedną ścianę o długości 4, 2 ściany o długości 5. I jedną ścianę o długości D. A to będzie pierwiastek z 34. Liczby dodajemy ze sobą. otrzymujemy z tego 20. Pierwiastek przepisujemy. Ok. No to teraz podpunkt F. Ostro słup, którego podstawą jest kwadrat. Ok. To teraz mamy tu 3. To znaczy, że tu jest dwa pierwiastek. Z dwóch i będziemy tutaj mieć znacznie więcej liczenia. To zaczynamy tutaj oczywiście od twierdzenia Pitagorasa dla tych dwóch wartości. Dla przypomnienia, pierwiastek z A wzięty do potęgi drugiej daje nam to, co mamy pod pierwiastkiem. To może tego pierwszego Pitagorasa wyliczę tu. Czyli mamy 3 do potęgi drugiej. Dodać. Tutaj nawias. 2 pierwiastek z 2 do potęgi drugiej. Daje nam to. Niech tu będzie C. C kwadrat. Z tego jest 9. Tutaj mamy 2 do drugiej. To jest 4. Na mocy tego wzoru pierwiastek z 2 do potęgi drugiej to jest 2. C kwadrat. Wymnażamy. Dodajemy. Odwracamy. Pierwiastkujemy. Czyli C to jest pierwiastek z 17. Gumujemy, wpisujemy. Tamto z tyłu też jest dwa pierwiastek z dwóch, czyli to jest ten sam trójkąt. Tam Tamta krawędź też będzie mieć pierwiastek z 17. Natomiast tutaj już jest inaczej. To zapiszmy sobie ten fragment, który już mamy. A mamy. W krawędzi podstawy Dwa pierwiastek z 2 razy 4. Mamy krawędź o długości 3 i 2 pierwiastek z 17. Dodać. I właśnie, co tutaj dodajemy? Bo muszę tutaj to wszystko wygumować, abyście to zauważyli. Nie mamy tej. Krawędzi. Ale jeżeli my wiemy, że tu jest pierwiastek z 17, tutaj jest dwa pierwiastki z dwóch, to nie policzymy tego z tego, ponieważ tam nie ma kąta prostego. Z tej ściany, jak weźmiemy na pół, to też nie wiemy, czy ta ściana nam się idealnie na połowę podzieli. Będzie pierwiastek z dwóch na pierwiastek z dwóch. Natomiast jak zaznaczymy to sobie tak, to my widzimy, że tu jest kąt prosty. Tylko co wtedy jest tutaj? W podstawie mamy zaznaczoną przekątną kwadratu. Przekątna kwadratu to D pierwiastek równa się A razki z dwóch. My to oczywiście mamy A. No to wyliczmy to sobie, że D to dwa pierwiastki z dwóch, i to jest nasze a razy pierwiastek z dwóch. Zatem mamy tutaj dwa z tego albo pierwiastek z czterech, no albo na mocy tego wzoru to jest dwa, to będzie cztery. Czyli ten fragment ma długość 4. My to już tutaj dzisiaj liczyliśmy Pitagorasem. Jak było 3, 4, to w miejscu x -a wtedy jest 5. Czyli my tutaj mamy jeszcze 5. Mamy wszystko, można liczyć. 2 razy 4 to jest 8 pierwiastków z 2. Liczba z liczbą to jest 8. A tutaj mamy plus 2 pierwiastki z 17. I to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I no i już.